Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku. Witam ponad 444 tysiące subskrybentów. Jak widzicie, mamy zaczepioną z tyłu przyczepę, tą małą, i jedziemy po ogrodzenie, bo babcia tutaj musi mieć ogrodzenie na kurki. Na kurki, bo tutaj płot dziadkowy nie wytrzymał, a dziadek mówi, że on będzie na wieki, jeszcze przeżyje mnie. Zamówiliśmy słupki betonowe i ogrodzenie, zaraz zobaczycie jakie. Pojechaliśmy, zamówiliśmy, powiedział, i bardzo miło było nam, bo poznali nas panowie, oglądają tutaj z okolicy naszych 30 km od nas. My jedziemy, a wy pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji kanału. Dużo osób nie subskrybuje, a ogląda, a jeszcze jak subskrybujecie, to możecie zostawić tu taki jest o dzwoneczek, zaznaczyć, żeby powiadomienie do was dochodziło. Jedziemy, jedziemy! Zostało nam 8 km. Powiem wam, że jest mniejsze spalanie. Ja nawet nie wiedziałem, że aż tak mniejsze spalanie będzie, jak ściągnę klocek. Dawno nie jeździłem bez klocka. Znowu dwuznacznie będzie. Znowu się skompromitowałem, nie? Nie jeździłem bez klocka. Zobaczcie, jakie spalanie. Wychodzi mi średnio 13 litrów na godzinę. A tam mi wychodziło 15 litrów na godzinę na pusto, a z towarem chyba około 17, coś takiego. A tutaj wychodzi, może nawet 12 by wyszła średnia. Więc naprawdę dużo, dużo pochłaniał ten klocek z przodu, aż 3 litry. No, powiem wam, że... ale za to się trochę gorzej jedzie bez klocka, bo ten przód troszeczkę pływa. Spuściłem sobie powietrze z przodu na jeden bar. No i teraz, no, tak to bym skakał jak żaba, nie? Mam krótki jest, obciążenia z przodu nie ma. Dobra, my tutaj zaraz gdzieś skręcamy w prawo, a szykuje się dla mnie dosyć potężna podróż. 150 km ciągnikiem, po coś zobaczycie już niedługo. Jesteśmy aktualnie w Krągu, już wyjeżdżamy akurat z Krągu. Tutaj teraz taką trochę gorszą drogą, ale damy radę. O, u góry, trzeba by było tutaj przyjechać i uprawiać. Ale blisko lasu, pewnie ptaków dużo. Ja już mam chyba dosyć tych ptaków. To nie jest stołówka! Jadą Niemcy. Gdzieś po lewej, dalej, czy tutaj? A jeszcze dalej, chwilę, tam. No, ja tutaj zaparkuję. Widzę, że tutaj jest zatoczka autobusowa. Idziemy na bajerę. Halo, halo! 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 Podejdź do płota, jak ja podchodzę. No, siema. Siema. Myślałem, że nie dojedziesz. Tak? Mówiłeś na 11. Nie, no dobrze, nie. Siema. Siemano. Co tam, majster? No zobacz, przyczepę przyciągłem. Słupki masz dla mnie? Wejdzie? A co, nie wejdzie? Nie, dużo nie jest? Wejdzie. Nie, no paleta, nie? Tak jak gadaliśmy. No, paleta. O, to jest? No. No, serduszka widzę, kurde. Ale trzyszkę masz w opisie. No. Za darmo? No to co, ile to waży? Ponad 2 tony. Co ty gadasz? No. 2 tony? No 2200 nawet. To my kurwa tego nie rozładujemy turem. Marek nie da rady. A ile on podnosi? Z tony, no, nie? Więc nie, nie, no 2 tony. Ale wiesz, to jest przeciwwaga, nie? No, już. No. Daleko. No to na pół na wiecie rozłożycie i tyle, nie? No. Widzisz, bo jakbyś mi powiedział, to bym ci na 2 razy rozłożył. Może da radę, zobaczymy. Jak nie, to najwyżej rozbije. Jak go przeciąży. No i fajnie. Ile schły? Długo? No kurwa, te już leżą, wtedy co wtedy miałeś przyjechać już, nie? No, no, no. Te leżą już. Te są już ładnie wyschnięte. Hmm. Widzisz, te są świeższe i są takie czarne, nie? Bo my je dzisiaj wynosiliśmy dopiero, nie? Się fajnie jechało do was, powiem ci. Tak? No. W miarę droga, jest tutaj ten kawałek taki najgorszy, nie? No. Ale teraz będę wracał, to każdy będzie zjeżdżał.
Nie? No tak, bo tak to ty musiałeś zrobić. No. Jakiś takiego tego, John Deere'ka widziałem z Horschem, ktoś to jechał. To z tego są, z Żytnika. A, to te, Niemcy. No, oni mają tutaj ten, zaburzenicą, mają tam pola po lewej nie? Mają no. Gdzie hektarów od cholery, nie? O, 9000. Gdzieś no, to musi być, nie? No, oni mają tam właśnie zaburzenicą, koło lasek tam mają też kupę hektarów. No. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak, babcia się wypłaci za to? Nie wiem. Co? Na razie nie ma się na pieniędzy z jajek. A z jajek, no właśnie, zobacz, ile to trzeba, żeby te jajka naprodukowały te pieniądze. Średnio się opłaca, nie? Słucham? Średnio się opłaca, nie? Nie, nic się nie opłaca, no ale swojskie to swojskie, no, nie? No nie? Jak miałby z tego wyżyć, to ciężko. No. Ekipa montażowa przyjedzie, zamontuje. No, gadałem z teściem, nie? No. To mówi, że możliwe, że i w tym tygodniu się uda. O, no to fajnie. Bo oni dzisiaj pojechali, kończą, jutro jadą na Sianów. Tam mają jeden dzień i no. Mówi, że prawdopodobnie czwartek, piątek może uda. To jest bramka, tak? Nie, to jest ten kratę tego busa, co mamy. No. Nakładasz na boki, wiesz, jak coś lekkiego, co możesz rzucać, nie? Jakąś trawę, wywieźć coś na przykład, nie? Aha, o to chodzi. No. Dziesiątkę podpiętą do talerzowania. Zobaczysz? No dawaj, pokaż mi ją. Ona w ogóle, my ją kupiliśmy od kumpla z Żydowa, też ją kupisz parę lat temu, nie? No, i no. Tam jeszcze by tak sadził w nią z 2000 i na tym. A tutaj chodzisz na skróty, tak? Nie, my to musimy... Wiesz, jak tam sobie ogarniemy tą działkę do końca, nie? No. To rozbierzemy po prostu, tego nie będzie, nie będzie jeden duży plac, nie? Mhm. Bo wiesz, te wcześniej sobie kupiliśmy teraz niedawno i wiesz, nie? Ty ona kurde jeszcze mniejsza niż moja była. No to jest malutka, nie? Ale ci powiem, że swoje waży. Ale ile to, ona ma? Dobrze się nią robi. 1,60 m, nie? Chyba tak, no. Sprzęty i 50 hektarów taką chyba talerzowaliśmy. I też dawało radę, nie? No. A teraz powiedzą, burżuje w John Deere'ach się ten. Burżuje. No. Chyba nie ma wspomaganie, nie? W niej. Tak? No, no bo to by miał być przedni napęd, zobacz. Tu masz most od żuka założony. Aha, tu no, przystawka. Przystawkę zakładasz i masz przedni napęd, nie? No. Prawidłowo. Taki coś to ja popieram. Taki, że to się ma nie kręci, nie? No, ale to dużo hamuje, nie? Teraz przód. Ci jak? Powiem, że nie. Nie? A jak jedziesz asfaltem, nie? No. Trzeba tak uważać, bo tak sobie brzucę, ale jest tak lekko się kręci, jak się jedziesz, jak ma zapiętą talerzówkę z tyłu. Ale nie przyhamuje most, jak sam chodzi nawet? No co ty? Że go najdzie? Normalnie wrzucasz luz, bo zapierdzielanie. Ja myślałem, że od żuka, bo ja ten, kolega jeździ żukiem, mówi, kurde, jak te mosty zabierają, nie? No. Tak mówił. I ci powiem, że... Nie, tylko wiesz, nam niepotrzebny kupel robił, nie? No. A potem sprzedał, bo już nie był ciągnik potrzebny, a to kiedyś jeszcze też się kupił kodwarki nie miał, nie? Normalnie ciągniki wywoziliśmy słupki kiedyś, nie? No. Taki widmy no. Mieliśmy i wiesz, nie? I wywoziliśmy. Prawdziwa polska 60, nie? No. Jak tak. Pójdziesz na drugi dzień, a widzisz, że jest sucho pod nią, to oleju brakuje, nie? No. Wiesz, mamy ją tylko tak, wiesz, dla takich potrzeb, no tam też się ten, nie? Do co ty tu teraz? Do góry masz. No. To wiesz. Kierownicę masz? O! Luzy! No! Luzy! Pół obrotu, nie? Ale nie, ci powiem tak, nie? Nie, normalnie, przecież to jest 60, nie? No. To normalnie pracuje. Wiesz, jakbyśmy może jakieś rolnictwo mieli, coś, nie? No! A tak, to wiesz, ona jeździ raz na... Ty, tu jedna łódka? Co? Tu jedna łódka przywieziona? Półtora. Tu jest półtora, tak? No tu jest jedna A. cała, jakby tam do tego łączenia, widzisz? Bo coś mi się wydaje, że przeładowany. Nie, 24 tony przyłożą. No. Taki suchy, nie? Fajny. Z słońca. Ale fajny jest, taki gruby, nie? Masz. No bo musi być jak do suchu, widzisz, nie? Bo nie masz kamień w nim. Mhm. I to musisz, to masz Święcianowa, tak? Nie. Nie, my bierzemy z tutaj z tego, z Borkowa. Tak, z Borkowa dobrze wie? Cieszyna, Borkowo, się aha. To jakbyś ten, na no. Laski to dalej. No. Tam wszędzie piachy, nie? No. A trochę za daleko ci chyba stanąłem, co? Do ładowania. Chociaż może to wrzucimy tak. No. Ten słup tak przeszkadza trochę ty. No. A wiesz, oni kasy ze życzą, żeby go uciąć, nie? No. Na przykład puścić ziemię, to chyba nie wiem, 15 tysięcy chyba? O kurde. To kupa jeden kawałek, nie? To nie chwila. No. Jak tam cena teraz tego pręta się oscyluje? Zależy jaki. Ta szóstka, co jest szóstka, tam, no. To 7,5 albo 8 tysięcy za tonę. A i to tak wiesz, ósemka, nie? W takim tańszym ten. No coś koło tego, no. Kurde, jakie to są kosmiczne ceny, nie? To ten słupek, a ten słupek przed podwyżkami ile kosztował? Który, ten 2,20? No teraz co tam bierzemy? To i tak ty masz po 3 dychy, nie? No. My już po 3 sprzedajemy, bo znowu poszło. No bo my zamawialiśmy jeszcze ile, wcześniej, nie? Wcześniej, no. A w tamtym roku był po 26 czy 5? No. To masz dychę różnicy, nie? Tu masz 4 pręciki i beton, nie? No. To i tak dużo nie podrożało u was. Ty tu masz 3 pręty.
trzy pręty. Trzy pręty fisze i żebrowane, nie? Aha. No i co, pakujemy, co? No. Ale babcia, byś zadowolona. Mówisz? No pewnie. Widzisz, patrz, masz te kołki, jak to robimy, widzisz? No. Motyzatory w ten. I tu powinien prąd normalnie no, możesz dawać, tak? To może za tą supę kunieś, tego nie wyrwiesz. A, co ty gadasz? No, no dawaj się śmiało, podnieś górę. No. Ja pierdzielę. Dobra, dobry patent, nie? No. I ogrodzenie. No. I ty, na lata, ty, nie? Z tej strony wtedy daje sobie siatkę. Tak. A z tej strony daje sobie ten pasek, żeby ci nie dotykało, nie? I chłopie masz nawet na lata, nie? To dobrze mówisz. No. Bydło później wprowadzisz, to na lata no. To ogrodzenie, a te drewniane to non-stop, nie? No, generalnie, nie? Dużo ludzi. Ale siatkę później jak naciągać to, nie? To musisz też takie, tak jak tam robiłeś, tak? Te są małe, one nie mają otworów pod siatkę. No. Ale wszystkie już powyżej tych mają jeszcze trzy otwory dodatkowo, że masz tu, tu i tu też możemy zrobić, ale te małe głównie jak ktoś bierze to nie pod siatkę, tylko już pod bydło, nie? Mhm. To im nie potrzeba, nie? A zresztą, nawet jakbyś chciał dać na przykład w tych, nie? To albo sobie zamawiasz u nas takie z otworami, też możemy zrobić, albo normalnie dookoła słupka wiążesz, nie? Jezus. Ty wyglądasz jak ten. Myślę, że tu tata był w delegacji. Oni powiedzą pewnie. Marek. Wyglądasz jak Marek. Widzisz, no to możesz pokazać te stopy, że robimy. No. Pod ambony. A, pod ambony. No. Czyli tutaj przy... Wiesz, to sobie wkopujesz. No. Tu przykładasz tą nogę od ambony, czyli ona nie idzie w ziemię, nie gnije ci, nie? Mm-hmm. Śrubami na wylot skręcasz, chłopie, wieki, nie? Bo tak na ziemi może zgnić ci, nie? No zaraz gniją, no. A tak dotąd bierzesz, wiesz, kupujesz, układziesz na to, nie? Skręcasz śrubami na hama, cztery nogi i człowiek. Elegancko. Dużo osób bierze teraz? To? No mamy ci pędzisz. Dużo tych kół, nie? Mhm. Skręć w prawo, co ona mi mówi? Ten kosztuje 3 no. Dychy teraz. Mhm. Nie? Ten mały. Potem jeszcze jest 1,90 m, potem masz 2,20, 2,40. Ale zobacz, 3 dychy wydasz, a jakbyś miał drewniane, nie? Słupki, słupy, też takie, wiesz, kołki drewniane no, dawać. No. No to masz tam za 10 zł, nie? Może. No. Ten drewniany, ale on nie wytrzyma tyle, nie? No. Ci powiem, że nie wiem, czy kupić za dychę może, ale myślę, że drogę w lesie wychodzi kupić. No teraz już, już drogo, no, coraz drożej to wszystko. Ci, jak ci wybierają takich kanciaków, oni nie mają teraz tego, już nie muszą ci rąbać jak kiedyś, nie? Że rąbają na przykład na 4 gdanie, czy jakieś pały, nie? No. Co z tym będę zrobić? Wiesz, że się męczy. No. No wiesz, to zależy, no, ci powiem, że no dużo ludzi jednak się decyduje na takie, nie? No. Jednak mówią, że to jest wygodniejsze dużo, nie? A siatkę masz? Właśnie. No, mam, leży. Pokaż. Tu masz? Tak jak chciałeś, to z tymi oczkami, nie? No. Tam masz furtki. O, są no, furtki fajne. Elegancko. Bo my braliśmy tą 1,60 m, żeby wkopać się trochę, nie? No. I tu w rolce ile masz? 10 metrów, nie? 10 metrów, no. No i 8 rolek miałbyś, nie? Mhm. No to 80 metrów. To najdroższy interes chyba, co? Siatka? No tak. Nie, nie, furtki. Furtki? Ile jedna furtka? No czekaj, ja się nie pamiętam, ale coś 708? Ja pierdzielę. Nie? Furtka plus dwa tyte, nie? No. Dwa słupki i tyte, nie? Sporo, nie? Furtka, jedną furtkę sobie sąsiad zażyczył, no. A drugą babcia, nie? Bo tata tam, wiesz, no, no. Piweczko z sąsiadem zawsze po robocie. No, no kurde, pewnie. Sąsiad mówi, że ma być furtka, bo no. Z tyłem trzeba zachodzić, ale ci powiem, że jak tą siatkę dacie, nie? No. To wam nic nie będzie pod ten, że mam kury pod ten. No, bo tata ale chciał pod murówkę, nie? I normalnie ma siatkę tą, taką, o, dano. Tak? No. I ty myślisz, że ona jest kopana, jest tylko trochę zarosła, nie? No. I nie ma tak, żeby gdzieś kura tam pod spodem się grzewała. Ona nie jest taka, nie? Mhm. Bo to będzie tak zrobione generalnie jak tam masz, nie? Tak no, samo ci no, wyjdzie. No. I chobi, babka ma takiego mojego psa i też nie przychodzi, nie? Mhm. To nie wiesz, kurę to wiesz. Wrzucamy do no wrzucamy, dawaj, to ja cofnę. Podjadę tu widłami, wrzucimy no. Siatkę. No pewnie. Wezmę, podjadę ci, zwalę ten aż... Co, ile ci cofnąć? Z metr? Ty, ja tak teraz patrzę, nie musisz to. A tu wjadę sobie. Tak? Jak zapierdzielisz, to taniej wyjdzie. Do góry ciągniesz? Tak. Musisz ten, taka jest taki... Tu, cypelek. A dobra. Czerwa wielka, myślałem, że drugą do miesiąc przyjedziesz. A to jest mała, ta mniejsza. No, ale masz jeszcze taki miałeś, nie? To masz te stare jeszcze przepy? No, ale to tą wolę jechać. No ta... siedzi, nie? No. Ta mniejsza. Tak. I co pasami myślisz, żeby to spinać, w ogóle na przyczepie? Ma pasy? No tak średnio bym powiedział. Nie ma pasu? Żadnego? Nie? To wie. Co nie rób wstydu. Ale co? No chyba coś... mógłbyś to spiąć, żeby ona ci się nie rozsypała, nie?
No bo wiesz, ona jest tak spięta, nie? No. Ale jak będzie się ona w szczepie, to wiesz, jak to jest, nie? No. Nawet trochę do w tamtą. Okej? No. Dobra. Marek Junior. Ty wiesz co, zamknie się burtę i się po dwie siatki wrzuci z tej, czy wiesz? Ten, i one... Na drugą stronę możemy rzucić. No, i one ten. I one się ten. Da mną problem. Tylko to są wszystkie nasze? Nie. Nie, to jest więcej chyba. To jest takie pędy. Tam może być coś więcej. Więcej. No. Dostać z tego. Dobra. Bo ten naciągowy, nie? No to drut. Będziemy, jak będziemy jechać. A, dobra, dobra. Ja się to mogę tęć. Tak? To dawaj. Dobra. Ci nie porozrywały te woreczki, nie? Bo tam masz te. Tam chyba rzeczy na tych kluczach. Tak? No. I nie będzie się zmontować. Ale babcia będzie zadowolona. Ja pierdzielę. Jak ministrant w kościele. Co, bramki pomóc ci tam? Ciężkie nie, są? Nie, nie wezmę. Siema. Siema. Nic, nagraj go na YouTubie będzie. A, siema, no, siema. Cudki, no siatkę. To też też? Toarek? I co tam porabiasz? Przerwę masz. To idziemy na przerwę. Śniadaniową. Podzielić się śniadaniem. Nie, no żartuję. Dobra, to my idziemy na bajerę i widzimy się później. Ja nie wiem, czy ja z nim przed nagrodzenie, bo nie wiem, czy się wyrobię z robotą. Musi się wyrobić. Kurwa, nie wiem, czy się wyrobię. A po grodzeniu będziemy coś tam, wiesz, o, grill. O, grilla, no ty na sobotę grodzenie, co? Najlepiej było, nie? No, i grilla zrobimy. Nie? Jak to wyjdzie. Jeszcze Marka tutaj aż wybijało delegację, nie? Ja nie mogę, ty jesteś tak podobny do taty mojego. Widzę, bo mojego taty, tego już powiedział, że bracia. Tak? No. Może to... Nie Marek pojechał, tylko może to dziadek był w delegacji tutaj, a co? A może ty. Już kiedyś tam było, nie? No. W sumie nie tu, tylko w Rzodzie, bo ja Rzodowa jestem, nie? No. To jeszcze dalej. O, nieźle wsiądzie dziadek po imprezach. Kurde, no, dziadek to może... No, już było chyba z tym dziadkiem. On mówił, że opatrz, jeszcze ptak mi nasrał. Będzie szczęście, co? No chyba nie zmijesz nas. Ptaki i nie... I tu w lewo między te dwa słupy, albo tam za tym spalinem możesz wjechać. To obojętnie. Tam możesz wjechać, między słupem a tym. Tą bromę tam ty bez. No dobra. Tutaj piasek powinien składować u nich, u chłopaków. Tylko za daleko wozić, nie? No. Chyba nie... O, tym klasem jeżdżę u nich. Tu stoi. Mm-hmm. Nie? No tu jest ten, taka hopka. Mają ładowarkę, to nie ma nic. Ale mają sprzętu, nie? Chłopaki. Mają trochę, no i tu normalnie walno prawo i zamienisz. No. Mają, nie? Te zbiorniki na RSM-y, nie? Tam New Holland stoi. Jeszcze oni mają jeszcze dwa New Hollandy, nie? Mhm. Ale half full z nich, chłopaki. A tu takie fajne garaże mają. No to zboże mają, nie? Takie zerwało wichury, co były w tym roku, były na wiosnę, nie? No. To zerwało im stąd dach i tam było. Ale to są budy, tu są takie jakaś gorzelnia, czy co to nie, było? Nie, to były jakieś PGR-y. PGR, no. I oni to kupili i mają teraz, nie? Kombajn? Jeden mają? Mają drugiego New Hollanda, do żółtego, no. Tam w garażu stoi, nie widać teraz. Na tym kasę na kukurydzy jeździłem, nie? Mhm. Pamiętaj go,
supa nie przesadzaj, będzie drogo kosztować, kurwa. No tylko 15 tysięcy, ale już będziesz miał zdemontowane. No, dobra. Na razie. Jak będzie miał do ciebie jechać teściu, to ci co, napiszę ci chyba, nie? No pisz, pisz. No. Albo drgnij, nie? Jak tam się nie przesunęło? Nie, zobaczymy. Nie. Będzie dobrze? Trzyma, to wiesz, jak ty padł, to wiesz. To spoko, nie? No, okej. Okay. Dobra, na razie, dobra. Siema. Coś to pisz. Dobra. Jedziemy. Dobra, my wracamy. Z słupkami mamy około 30 km, chyba 28. Więc widzimy się na gospodarstwie. Ciao.